Majo, czy już wiesz, kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec? Mario, czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć? Czy ty wiesz, że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr? Że dałaś życie temu, kto tobie życie dał? Mario, czy już wiesz, że pewnego dnia wybawi nas od grzechu? Mario, czy już wiesz, że twój synek ma wybawić nas od złego? Czy ty wiesz, że twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna? Że patrząc w jego oczy najświętszą widzisz twarz. Mario. Synku, czemuś nam to uczynił? Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Wiem, powinnam bezgranicznie ufać Bogu. Ale widzisz, synku, rodzice bardzo cierpią, gdy tracą dziecko. Mamo, cokolwiek się zdarzy, będzie wolą ojca. Chciałbym, abyś opowiedziała mi o tym, jak nosiłaś mnie pod sercem, o moich narodzinach i pierwszych chwilach mojego życia. Ale przecież ty wszystko wiesz. Mamusiu, proszę, Jezusowi możesz powiedzieć wszystko. Nie było łatwo. Według żydowskiej tradycji żona nie może wybrać sobie męża. Ja zostałam przeznaczona Józefowi z rodu Dawida. W dniu ceremonii miałam 14 lat. Po zaślubinach jednak nie zamieszkaliśmy razem, bo zgodnie z tradycją żona pozostaje rok w odosobnieniu. Właśnie w tamtym czasie wydarzyło się coś niezwykłego. Pewnego dnia, gdy byłam sama w domu, nagle pojawiła się dziwna, lśniąca postać. Anioł Gabriel? Tak. Ja z przerażenia upadłam na kolana. Chowam wzrok, lecz on dotyka moich rąk i zdejmuje je z oczu. Jego dłonie są jak płatki róż. Nie mogę oderwać od niego wzroku. Jego słowa zachwycają mnie i przerażają zarazem. A w głowie mam tysiące pytań i myśli. Drżę, a jednocześnie czuję radość. Śmieję się, a w oczach mam łzy. Bądź pozdrowiona, Pan z tobą. Oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwanym Synem Najwyższego. Będzie panował, a jego panowaniu nie będzie końca. Ale jakże się to stanie? Duch Święty stąpi na ciebie, a moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. To niesamowite. Ja, kilkunastoletnia, prosta dziewczyna, będę matką Syna Bożego? Twoją matką. Mamusiu, kocham cię. Jesteś niezwykła. Wtedy też dowiedziałam się o Elżbiecie. Nasza daleka krewna w podeszłym wieku będzie miała dziecko. Byłam zdumiona. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa. Co było dalej? Gabriel przytulił mnie delikatnie i odszedł. A ja z pokorą przyjęłam wolę ojca, chociaż nie rozumiałam, co się dzieje. Czułam, że jesteś pod moim sercem. Czułam każdy twój ruch.
Słyszałam bicie Twojego serduszka. Bałam się, ale czułam łaskę Bożą. Józefowi jednak nic nie powiedziałam. Nie wiedziałam jak. Udałam się więc do Elżbiety. A Józef? A Józef, z którym zaręczona była Maryja, był człowiekiem pobożnym i sprawiedliwym i szczerze szukał obecności Boga w swoim życiu. To już 3 miesiące, jak jej nie ma. Boże, zmiłuj się nade mną! Józefie, Maria wróciła. Twoja niepewność skończona, modlitwa wysłuchana. Słyszysz? Maria jest! Maria? Bez niej nie ma dla mnie życia. Józefie, Bóg ma swoje drogi i nie musi tłumaczyć się człowiekowi. Czyż nie mówi Pismo? Myśli moje nie są myślami waszymi i drogi moje waszymi drogami. On nie musi stosować się do naszych planów. O Dawidzie, czym ja się odwdzięczę za twoją przyjaźń i wierność? Cieszę się razem z tobą, Józefie, ale ona czeka. Chociaż pewnie jest zmęczona drogą. Mówił ktoś, że była w Ain Karim u swojej krewnej Elżbiety, która urodziła syna. Podobno dziwne rzeczy się tam wydarzyły. Wybacz, przyjacielu, zaraz wszystkiego się dowiem. Zawsze taki. Dobre ma serce. Maria będzie z nim szczęśliwa. Kocha przedwiecznego. Prawy, uczciwy, ale swoją drogą, żeby nie było jakich kłopotów. Trochę dziwne to zniknięcie Marii. 3 miesiące? Dziwne. Już wiedzą. Pewnie Józef zaraz tutaj będzie. Ale jak mu to powiedzieć? Anioł, te słowa niepojęte i to życie. Czy on zrozumie? Uwierzy? On milczy. Kto z ludzi potrafi zrozumieć sprawy nieba? Pamiętam, gdy byłam mała, kamienowano jakąś kobietę. Może nie. Muszę milczeć. Słowa często burzą i niszczą, a ty jesteś ciszą. Mario, tak bardzo się martwiłem. Witaj, Józefie. Pokój z tobą. Cieszę się, że cię widzę. Jesteś jakaś zmieniona. Twoje słowa. Co się z tobą działo? Wybacz. Elżbiecie była potrzebna pomoc. Skąd wiedziałaś? Ludzie lubią dużo mówić, lecz on ma prawo zarządzać wszystkiego. Jego myśli są inne niż nasze. Dziwne. Mówisz jak Dawid. A co ci mówił? Nic. Witaj, Mario. Jak dobrze, że wróciłaś. Jeszcze piękniejsza. Brakowało nam ciebie. Jesteś taka sama jak my, a jednak masz w sobie coś, czego nie można uchwycić. Józefie, będziesz z nią szczęśliwy. Wiedziałeś, kogo wybrać. Tylko dlaczego taka dziwna? Mówię wam, że to nieprawda. Co ty wiesz? I pomyśleć, i to kto? Wzór wszystkich dziewcząt w Nazarecie. Zawsze mówiono, Maria robi to, Maria by postąpiła tak, Maria nie zaakceptuje tamtego. Teraz macie. Mojżesz kazał takie kamienować. Chyba by trzeba więcej ukamienować. Ty lepiej pilnuj swojej córki, ona wcale też nie lepsza. Od mojej córki trzymaj się z daleka, nic ci do niej. Zresztą chyba o Marii zaczęłyśmy mówić. Spadająca gwiazda. Żal mi jej, młode co, niedoświadczone. Tobie to wszystkiego żal, nawet kulawego psa. A nie mówiłam, że tak to się skończy? Mówiłam. Drogi pełne różnej hołoty, a ta zniknęła nagle, nie wiadomo po co. Ale wróciła. No, wróciła. Tylko wygląda na to, że już nie sama. Dlaczego tak się kryje? Żeby pewnie nikt nie zauważył. Biedny Józef. Tyle czekał. Biedny, a tak wzdychał. On jest nieraz taki naiwny. A ja wam mówię, że to nieprawda. Prawda, nieprawda. Joanno, twój język zna cały Nazaret. Następna naiwna. Ale może to nie jest jej wina. Może po prostu boi się przyznać. Szła pomagać, zresztą jak zawsze pierwsza, a drogi są niebezpieczne. Nie, ona tego nie zrobiła. Jest zbyt szczera i zaufna. Prawo mówi wyraźnie, a on jeszcze chce ją chronić przed hańbą. Cii, idzie. Ja bym nie żałowała największych kamieni na takie. Przestań wreszcie obracać tym językiem. Nie można wszędzie widzieć zła. Najwyższy zna ludzkie serca i tylko on zna całą prawdę o człowieku. Chodźmy lepiej do swoich domów.
Jeśli to prawda, to z czasem i tak wszyscy się dowiedzą. Maria Brzemienna? To niemożliwe. A jeśli? 2 tygodnie odkąd wróciła, a cały czas jest taka dziwna. Coś musi być, ale co? Boże, co robić? Kocham ją, ale jeśli to prawda, muszę oddalić. Tylko tak ją ocalę. Będą się ze mnie śmiać, pokazywać palcami. Żonka była, zniknęła. Ale to nic. Ocalę cię, Miriam. Józef już chyba wie. Mimo to jest taki bliski i tak dobry, ale nie mogę znieść smutku w jego oczach. To milczenie jest przerażające. Cisza trwa i tylko dni biegną szybko. Powiedz mu o tym, maleńki. Powiedz. To wszystko ponad moje siły. Pokój z tobą, Józefie. Przychodzę po stołek, który obiecałeś mi na dziś zrobić. Wybacz, Dawidzie, nie zdążyłem. Przyjdź jutro, na pewno będzie gotowy. Czyżbyś miał jakieś troski na sercu? Wszyscy zaczynają znać prawdę, tylko ty chodzisz i wzdychasz do księżyca. Oj, Józefie, nie wierz kobietom. Chyba, że to ty. Ej, przyznaj się. Dawidzie, właśnie. Wybacz, muszę iść. Nawet i on. Gdybyś chociaż ty dał jakiś znak. Niech twoje milczenie będzie dla mnie słowem. Najwyższy przychodzi zawsze. Nie w ostatnim momencie. On przychodzi we właściwym momencie. Kim jesteś? Skąd tu się wziąłeś? Słyszałem, że rozmawiasz z Najwyższym i pomyślałem, że nie odmówisz mi pomocy. Zostań, jeśli chcesz. Pewnie jesteś głodny. Niech Wszechmocny wynagrodzi twoją dobroć. Nie chciałbym ci przeszkadzać. Widzę, że sam masz jakieś zmartwienia. Nie rozumiem. Bóg nie żąda więcej, niż człowiek może dać, choć jednocześnie żąda wszystkiego. Naszego szczęścia. Jego myśli są inne, a jeśli zażąda kiedyś ofiary, to i tak daje o wiele więcej i przychodzi zawsze. A jeśli nie przychodzi? To znaczy, że nie nadszedł właściwy moment. Miarą mądrości jest umiejętność czekania. A jeżeli już dłużej czekać nie można? Dziwne. Chłopiec o taki dojrzały. Ja skupiłem się na swoim bólu, a przecież każdy niesie swój własny ciężar. Jutro zobaczę ją ostatni raz. Tak wielu jest ludzi dookoła ciebie i dróg, tak wiele na twój wybór czeka. Co z tego, skoro nikt zapytanych nie wie, gdzie dojdziesz i w kim zobaczysz człowieka. Więc tułasz się, wieczny wygnańcu losu, po świecie ogromnym, choć ciasnym jak cela, z uścisku, w której wyrwać się nie sposób, bo czas jak obroża na karku uwiera. To właśnie ciebie człowieku woła w tę noc, gdy samotność najbardziej boli. Każde puste miejsce przy wigilijnych stołach, gdzie modlitwa rany w pamięci zagoi. Właśnie ciebie człowieku woła w tę noc, gdy samotność najbardziej boli. Każde puste miejsce przy wigilijnych stołach, gdzie modlitwa rany w pamięci zagoi. Ten księżyc dziwnie dziś świeci. To nie księżyc, Józefie. Ty zasłużyłeś na coś więcej. Jesteś prawy i szlachetny. Swoim kosztem chciałeś ocalić Marię.
Pamiętaj, w cierpieniu i w milczeniu dojrzewają sprawy nieba. On jest blisko każdego człowieka i widzi to, czego nie widzą oczy. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On zbawi lud swój od jego grzechów. Natanaelu, słyszałeś? Anioł, syn, Duch Święty, nic nie rozumiem. Oczekiwany, stąd to milczenie, stąd ten ból w jej oczach. Bogu musiała być bardziej wierna niż mnie. Milczałam, gdyż bałam się, że nie uwierzysz w cień. Cień? Mario, to słońce, światło i ogień. Czasami trzeba żyć w cieniu po to, by bardziej cieszyć się blaskiem. Nie jestem godzien, ale skoro on tak chce, niech mój dom będzie jego domem. Niech będzie moim domem. Wielbi dusza moja Pana. Jak widzisz, miałam przy sobie ziemskiego anioła, Józefa, który z pokorą przyjął rolę opiekuna. Mamo, co było dalej? Potem udaliśmy się do Betlejem na spis ludności. Tam nadszedł czas rozwiązania. Byliśmy zupełnie bezradni, zupełnie sami. Józef pukał od drzwi do drzwi. Dobry człowieku, zlituj się. Moja żona będzie rodzić. Przyjmij nas. Chciałbym, ale spójrzcie, jaki tłok. Ilu mam gości. Błagam. Przykro mi. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Szukajcie gdzie indziej. Człowieku, nie widzisz, że nie ma miejsca? Zbliża się Pan zastępów. Bóg nam jest dany. Dziś ma się narodzić. Poskradałaś zmysły? Co ty mówisz, kobieto? Nie mam wolnej izby ani czasu. Muszę podać strawę. Utrudzeni drogą czekają na posiłek. Nie znalazłszy pomocy, udaliśmy się za miasto. Tam w ciemnościach nocy Józef dostrzegł stajenkę, a w niej żłóbek. Obwiniałam siebie, że nie zapewniłam ci godnego miejsca narodzin. Musiałaś być rozżalona. I to bardzo. Zamiast ciepłego domu, brudna, zimna stajnia. Zamiast wygodnego łóżka, siano i żłób. Józef martwił się, że zmarzniemy. Wziął więc stary lniany worek, który leżał w końcu stajenki i poszedł po gałęzie na ognisko. Pan Bóg.
Ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, jak wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Zmęczona zasnęłam. Serce matki pęka. Boże, bądź mu łaskaw. Boże, tak się lękam. Jak to w stajni. Smród i myszy. Ale ty, mamo, ty przecież boisz się myszy. Nie tylko myszy. Pająków też się bardzo boję. Jezus śpi. Cii, Maria chyba o nas śni. A tu myszki trzy. Jezusku, to my, myszy. Słyszysz? Nie słyszę. Wśród nocnej ciszy powinien słyszeć piszczenie myszy. Stańcie na dwóch łapach. Coś mi się wydaje, że zaczyna płakać. Zapiszmy. Chciałam powiedzieć, zaśpiewajmy Jezuskowi, ale bądźmy czujne. Jak kot nas zwęszy, będzie chciał złowić. W tę świętą noc z niebem nie będzie zadzierał. Gdyby na nas napadł, w piekle by się poniewierał. Miau. Myszy harcują. Myszkują. I kolędują. Miau. Mam na was chrapkę. Kocie, powstrzymaj łapkę. Skul uszy, pomyśl o swej duszy. Duszy? Nie w brzuchu burczy. Niech burczy, będziesz miał mniej mysz na sumieniu, gdy cię żołądek skurczy. No tak, o żołądek dba, a na futrze pchła. Ale to też dzieło Boże. Miau. Chło, trzymaj się z dala od żuka, proszę. My to gadu gadu, bez ładu i składu, a dzieciątko się zbudziło, zaśpiewajmy, będzie mu miło. Lulaj, że Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścidełko. Czas. Zaczekajcie, przyrzekam, że... Uważaj, co mówisz, Pan Jezus wszystko słyszy. Od dzisiaj już nie będę polował na myszy. Cóż to za przemiana? Muszę odmienić swoje życie. Zaczynam od rana. Jeśli nie od zaraz, to zmykamy. Złapać się nie damy. Powiedziałam od rana, bo rymuje się z przemiana. Wiecie, co to jest rym? Wiemy, uwierzymy mu. Wprawdzie koty lubią psoty, ale ja zmieniam się na lepsze. I przysięgam raz jeszcze. Niech świat cały to usłyszy. I jeden będzie taki kot na świecie. Betlejemski, który kocha myszy. Miau. Tak oto do historii przeszedł kot, który nawrócił się w stajence. Myszy zniknęły gdzieś w norce, a on uciekł, bo słyszał jakieś głosy i ujadanie psów. Do stajenki już zbliżali się pasterze. Wrócił także Józef. Mario, zbudź się. Słyszę dzwonki owiec. Zapewne pasterze przeganiają owce. Tylko dlaczego nocą? Żeby nie wyrzucili nas ze stajenki. Nazbierałeś tych gałęzi? Coś znalazłem. Józefie, przyniosłeś kota w worku. A co do pasterzy, niepotrzebnie lękaliśmy się.
Gdy przybyli, wstający zrobiło się radośnie. Wszyscy grali, śpiewali i dzwonili dzwoneczkami. To dzieciątko w żłobie. To Bóg? Narodzony z Marii Dziewicy. Mesjasz Pan. Najświętsza Panienko. Jesteśmy zaszczyceni. Dziecię Boże, Królu, my prości ludzie żyjący w nędzy i bólu, kłaniamy się Tobie, który leżysz w tym ubogim żłobie. Skąd wiecie, że na sianie leży mały Bóg? Gdy trzymaliśmy straż nocą nad czodą, naraz przy nas stanął anioł pański. Daje słowo. Chwała pańska nas oświeciła. Jedna pastereczka tak się przestraszyła, że aż wrzasnęła i inne pasterki zbudziła. Pasterze też się przerazili. Oni, proszę panienki, tak strwożeni byli, że ze strachu się pocili. Prawda, nie ma co się wstydzić. Jakub patrzył i nie mógł zrozumieć tego, co widzi. Wziął nogi za pas i w las. Mateusz też chciał uciekać, wtem jedną nogą wpadł do cybrzyka z wodą. Szymon, jedyny, który nie spał, jemu pierwszemu anioł się objawił, właśnie jadł chleb, mało co się nim nie udławił. A najlepiej było z Janem, ale się uśmiałem. Zbudził się, patrzy i woła. Czy ja już skonałem? Pada na kolana, przeprasza za grzechy, choć nie widzi pana. Biega, woła. Jesteśmy zgubieni. Gdzie ja jestem? W niebie czy na ziemi? Owce beczą, podskakują, owczarki wariują. Wreszcie anioł przerywa ten chaos i mówi, abyśmy się nie bali, bo narodził się Zbawiciel. Zdziwiliśmy się, spojrzeliśmy po sobie i wyruszyliśmy ku szopie. Panienko święta, gdybyś to widziała, nagle do anioła przyłączyło się mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Ojca słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To niezwykła opowieść. Dziękuję wam, moi mili. Najświętsza Panienko, nasze owce także przyszły z nami. Jedną z nich Panu składamy. A to co? Własnym oczom nie wierzę. Czarna owca ciśnie się do środka. Ta złośnica chce dostać się do dzieciątka. Strzelcie ją z kopyta. Niech się dowie, gdzie jej miejsce. Niech się tu nie wpycha. Pasterze, do Jezusa przychodzicie i czarną owcę potępiacie? Na pewno potrzebuje pomocy. Pragnie miłości. Jeśli chce przyjść do Jezusa, to niech przyjdzie, bo On chce ją gościć. To my może jeszcze zaśpiewamy Jezusowi w darze. Ci prości ludzie przyszli, aby ofiarować Ci swoje życie. Naznaczone pracą, trudem, być może tułaczką, zimnem i biedą. A opowieść o aniołach utwierdziła nas w przekonaniu o opatrzności Bożej. A potem przyszli do nas kolejni niezwykli goście. Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Marią asystują przy boku, przy boku. Hej, dyno, dyna, dyna, narodzicy Bóg jest i na Betlejem, Betlejem. Hej, dyno, dyna, dyna, narodzicy Bóg jest i na Betlejem, Betlejem.
niebo temu domowi. Pokłon królowi. Czemu zawdzięczamy tę wizytę? Może źle trafiliśmy, lecz zapytam, czy to dziecię to potomek Dawida? Szukamy go po całym świecie. Skąd wiecie? Gwiazda nam to wskazała. Oto Jezus, Syn Boży. Niewiasto, jesteś pewna? Albowiem uwierzyć jesteśmy skorzy. Wędrujemy całymi miesiącami i oto znaleźliśmy go. Bóg z nami. Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. Synu Boga żywego, ofiarujemy Ci dary złota. Przyjm je, Panie, ode mnie. Oto mirra, dar dla Ciebie, Panie. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Tyś Król Wszechświata. Zechciej przyjąć kadzidło od sługi uniżonego, który uznaje Cię za króla swego. Mędrcy gościli u nas jeszcze kilka dni. Na polecenie anioła inną drogą wrócili do swoich krajów. My zaś musieliśmy uciekać do Egiptu, a król Herod wymordował wszystkich chłopców w Betlejem do 2 lat. Tak, oto Bóg człowiek objawił się ludziom. Popatrz na nich, tacy niepozorni, a Bóg ich kocha do szaleństwa. Oni nawet pojąć nie potrafią, jak bardzo. A dla wielu osób na ziemi życie człowieka przestało być już wartością. Domagają się aborcji, in vitro, eutanazji. Kłamią, oszukują i niszczą relacje. A urodziny Jezusa są czasem imprez, prezentów i obżarstwa. Bez Boga. Często tego dnia nawet w kościele ich nie ma. Ale nie wszędzie. W Polsce, w wielu rodzinach. I jest jeszcze miejsce dla Boga. Tak, jeszcze jest pięknie. Cicha noc, gwiazdy, a tam stajenka. Wygląda niepozornie, a skrywa tak wiele. Odwieczną miłość Boga do ludzi, miłość matki do syna, radość pasterzy, zdumienie mędrców i nasze uwielbienie. Tam wielu chce oddać cześć dzieciątku. Szkoda, że ta noc nie może trwać w nieskończoność. Właśnie śpieszą do Betlejem. Co nam powiecie? Mówią anieli, że tu stajence syn się narodził na świętej panience. Jakże zdołam, dzieciąteczku, za ten dar podzięki złożyć? I cóż dzisiaj oddam tobie? Moje serce niech cię wielbi w każdej dobie. Józef jest tajenki, nie szukaj i do gospody nie pukaj. Z Maryją do nas przyjdź. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie. Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie. Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. W tym mieście nie szukaj schronienia, nie znajdziesz tam wybawienia. Z Maryją do nas przyjdź. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie. Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Przynieście ze sobą dziecinę, jest miejsce w naszej rodzinie. Dla Boga u nas zawsze otwarte drzwi. Prosimy do domu swojego rodzinę Syna Bożego. On pokój światu da. Narodził się w lichej stajence, na radość świętej panience. On zbawi ludzkość oraz cały ten świat. Narodził się w lichej stajence, na radość świętej panience. On zbawi ludzkość oraz cały ten świat. W codzienności ludzkiego życia ma się różnych zajęć i zabieganiu. Przychodzi Chrystus,
i chce mieszkać w każdym z nas. W dziejach Bożej rodziny każdy może odkryć własne radości, cierpienia, lęki, niepewność i ból oraz pamiętać, że wszystko odbywa się z woli Boga. On nie jest przeszkodą ani zagrożeniem. Ten, kto go przyjmuje, zwycięża. Światłość pokonuje mrok. Dobro zwycięża zło. Do snu ułożę ciebie, synku mój. Zaśnij w zapachu łąki, panie mój. Bo chociaż jest nam biednie, co potrzebne mamy tu. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój, a ciebie, Synem Bożym, synku mój. Ojciec z wysoka patrzy, jak ci tu, moją miłością żłób ci wymoszczę, synku mój. Dobrych ludzi stanął mur, by strzegli twej stajenki, twego snu. Znajdą cię nasze smutki, powolutku sobie śpi. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój, a ciebie, Synem Bożym, synku mój. Ojciec z wysoka patrzy, jak ci tu, moją miłością żłób ci wymoszczę, synku mój. Wypłacze każdy lament, każdą łzę. Me szczęście tkane lękiem, dziś otuli cię jak plet. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój, a ciebie, Synem Bożym, synku mój. Ojciec z wysoka patrzy, jak ci tu, moją miłością żłób ci wymoszczę, synku mój. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój, a ciebie, Synem Bożym, synku mój. Ten, który nam nie kłamie, wszystko wie, dał ciebie innym, a odebrał mnie, odebrał mnie. Śpi, me kochanie, nim świt nastanie, kocham cię. Mój maleńki Boże, bez woli, którego nic stać się nie może, spraw, aby nad nami, Polską całą od gór aż po morze, była twa opieka i twa łaska Boża.
Przyjmij, Jezu, dobry nasz Panie, nasze hołdy i śpiewanie. Nad nami wszystkimi, Polską ukochaną, promienną wzejdź zorzą i prowadź nas szczęśliwie w nowym roku, Boże. Niech świętowanie Twoich narodzin ożywi w nas wiarę, nadzieję i miłość do Ciebie. Niech Boże Narodzenie będzie w naszych domach rodzinnych, w naszych szkołach, w zakładach pracy, wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Życzymy wszystkim błogosławionego Nowego Roku. A Maryję, Matkę Jego skłonnością. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Niech mu wszystkie dzwony grają, aniołowie zaśpiewają wesołą nowinę, nowinę. Tam na sianie cicho śpi, a Maryi z oczu płyną szczęścia łzy, szczęścia łzy. O kruszyno moja miła, w bólu ciebie porodziła, witaj mi, witaj mi, witaj mi. O kruszyno moja miła, w bólu ciebie porodziła, witaj mi, witaj mi, witaj mi. Zagrajmy żwawą nudę na plecie, na plecie. Dzieci gwiazdami gotliwie, narodził się Bóg prawdziwie, na świecie, na świecie, na świecie. Dzieci gwiazdami gotliwie, narodził się Bóg prawdziwie, na świecie, na świecie, na świecie. Wielki Bóg zapłać za tą duchową ucztę. Wiele znaków, żeśmy dzisiaj mogli zobaczyć, doświadczyć. Dzisiejszy dzień to Dzień Babci. Może na chwilkę usiądźmy, minutkę dosłownie. Dzień Babcia. Wiemy, jak wielką rolę babcie odgrywają w naszym życiu, jak bardzo są potrzebne pokolenia w rodzinie. To wielu z nas od babci usłyszało pierwsze słowa o Jezusie. Wielu z nas od babci nauczyło się czynić znak krzyża. Wielu z nas od babci nauczyło się szanować rodziców, drugiego człowieka. Dzisiaj też mamy pokolenia naszych aktorów, od tych najmniejszych do średnich, większych i doświadczonych też życiem,
Bóg zapłać wielkie za to wszystko. Cud nad cudami dokonał się w Betlejem. Cud nad cudami dokonuje się każdego dnia w Eucharystii. To jest znak znaków. I sami też żeśmy doświadczali tej przemiany w naszych sercach, nawet patrząc na to misterium, a więc tajemnicę. Maria relacjonowała swemu Jezuskowi, jak to wyglądało. Dzisiaj tego nam potrzeba. Kochane babcie, kochani dziadziowie, szczególna rola dla was. Nie ustawajcie w tym. Mówcie o tym, co najpiękniejsze, co może nas spotykać. Nie o historii, która kiedyś miała miejsce, ale o czymś, co się może dokonywać każdego dnia w naszym życiu. Na rodzinach Jezusa Zbawiciela w naszych sercach. Wspierajcie rodziców dzisiaj w ich zabieganiu, w ich ogromie prac, aby młode pokolenia mogły usłyszeć o prawdziwej miłości Boga do człowieka, która uczy nas miłości do Boga, do drugiego człowieka, do ojczyzny i do każdego stworzenia. Do każdego stworzenia. Jak żeśmy nawet widzieli, kotek betlejemski, historia przeciekawa, myszki przeciekawe. I polska rodzina, która przychodzi złożyć hołd Jezusowi i prosi Go, aby błogosławił naszym rodzinom i naszej rodzinie, jaką jest Polska, od Bałtyku po góry. I za to wielki Bóg zapłać, że mogliśmy tego doświadczać. I w dzisiejszą niedzielę, niedzielę Bożego Słowa, to właśnie Słowo Boże, niech ono będzie tym, co będzie nas prowadziło każdego dnia. Tysiące potoki słów ludzkich zalewają nasze uszy każdego dnia, niestety często prowadząc nas na niedobrą drogę. Ale Boże Słowo, które dzisiaj wybrzmiało, które mogliśmy zobaczyć, które przyszło do nas jako mała dziecina, jest tym Słowem, dzięki któremu możemy w tych różnych galimatiasach codzienności odnaleźć radość i szczęście. Zwłaszcza w tej wspólnocie, jaką jest Kościół. W takiej wspólnocie, jaką jest żywy Kościół, który dzisiaj i widzieliśmy i sami teraz wspólnie tworzymy. Wam wszystkim Bóg zapłać wielkie, a szczególnie naszym aktorom, tym mniejszym i tym większym. I te podziękowania składam na ręce pani Celinki, naszej katechetki, za te godziny, dni poświęcone. I wam, kochani rodzice, że przewoziliście te mniejsze pociechy, byliście z nimi. Za to wielkie, wspólne Boże dzieło. Wielkie Bóg zapłać. Myślę, że brawa jeszcze się należą. Czcigodny księże, proboszczu, Janie, panie, szanowny panie wójcie, pani Celinko, szanowni państwo, wspaniali aktorzy. Powiem tak, że jestem pod ogromnym wrażeniem tej uczty duchowej, o której tu ksiądz proboszcz mówił, ale myślę, że niejedna scena w Polsce dzisiaj zazdrości tych wspaniałych aktorów, tego wspaniałego przedstawienia. Jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie talentu, umiejętności waszych, bo przecież nie jesteście aktorami zawodowymi, tylko jesteście amatorami. No, zrobiliście no, coś fantastycznego. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. I dziękuję za to każdego roku, bo jestem tutaj już od paru lat z wami i widzę, że w każdym roku jest to piękne przesłanie, przesłanie, które idzie do nas wszystkich, a myślę, że szkoda by było to tak zamknąć tylko w samej części. Pewnie trzeba byłoby gdzieś pojechać dalej. Myślę, że może jakaś scena może w Wojewódzkim Domu Kultury albo gdzieś może w Baranowie Sandomierskim, może tutaj z panem wójtem wymyślimy coś jeszcze, żebyście pojechali, żebyście pokazali dalej, bo jesteście naprawdę wspaniałymi aktorami. Jesteście doskonałe misterium zostało przygotowane. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi. Jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo dziękuję pani Celince, panu wójtowi, no i oczywiście wam wspaniali aktorzy. Myślę, że tutaj z panem wójtem wymyślimy może jakiś wyjazd do Baranowa Sandomierskiego wspólnie razem i sfinansujemy, także zapraszam już dzisiaj serdecznie. Także jeszcze raz ogromne brawa i ogromne podziękowania. Kłaniam się. Ja tak bardzo krótko, dlatego że już nie chcę przedłużać, ale chcę, tak jak ksiądz powiedział, dzisiaj święto babci i dziadka. I to dzięki wam, drogie babcie, drodzy dziadkowie, ta młodzież jest tutaj, boście tak wychowali swoje pokolenie. I jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy być dumni. To, co powiedział pan poseł Fryderyk, nie ma
tutaj chyba na powiecie, może nawet i na Podkarpaciu, tak zacnych ludzi, tak wspaniałego przedstawienia, które dzisiaj zobaczyliśmy. Naprawdę była to głęboka uczta duchowa, za którą dziękujemy księdzu proboszczowi za to, że pozwolił i że kontynuuje te dzieła, które były rozpoczęte. Pani Celince i całej jej rodzinie, bo cała rodzina jest. Wszystkim, którzy tutaj przyszli, którzy oglądali, to też dziękujemy, dlatego że gdyby był pusty kościół, nie byłoby tego efektu. Nie moglibyśmy podziwiać tego i rodzicom przede wszystkim za to, że angażują się, tak jak ksiądz powiedział, bardzo wiele dni czasu poświęcili z panią Calinką na to, żeby ta nasza młodzież mogła tak wspaniale wystąpić. I przede wszystkim wam wszystkim naprawdę za ciężką pracę, ale ze wspaniałym efektem. Bóg zapłać wam wszystkim i szczęść Boże. To na zakończenie, rozchodząc się, zaśpiewamy jeszcze wspólnie kolędę Bóg się rodzi. Bóg się rodzi moc trudnej.